jakiej wkrętarki potrzebuję do domu. Hej wszystkim! Dzisiejszy odcinek, chociaż wygląda jak reklama firmy Ozito, tak naprawdę dotyczy wkrętarek. Ponieważ pytanie ja sobie kiedyś zadawałem, pewnie czasami wy sobie zadajecie, jaką wkrętarkę potrzebujecie do domu. No bo wiecie, bo wchodzicie do hipermarketu i tych wkrętarek jest ileś rodzajów. Droższe, tańsze, śrubokręty elektryczne. No i człowiek się zastanawia, co w zasadzie potrzebuje. Czy najtańszą, czy najdroższą i która jest najlepsza, a może wcale nie potrzebuje najlepszej. Więc w dzisiejszym odcinku skupimy się na... Chociaż mam tu mówię, wszystko jest Ozito, akurat, a przepraszam, mam Boscha tutaj. Ale generalnie chodzi mi o typy wkrętarek. Typy wkrętarek i o tym będziemy tutaj rozmawiać. Zasada numer jeden. Jeśli macie wkrętarki w domu, a planujecie czasami, najczęściej prawdopodobnie skręcić jakieś meble z Ikei, może czasami wywiercić jakąś dziurkę, niezbyt dużą. Jaką wkrętarkę potrzebujecie? Jakąkolwiek. Jakąkolwiek, nawet najtańsza wkrętarka jest lepsza niż robienie wszystkiego za pomocą ręki i śrubokręta. Ja na przykład, jak przyjechałem do Nowej Zelandii, to właśnie jedną z rzeczy, jaką kupiłem, najtańszą taką wkrętarkę, to jest, słuchajcie, 50 dolców, to jest cena 3 kebabów, mniej więcej, taka wkrętareczka. I generalnie ona nie jest zbyt mocna. I powiem wam szczerze, że wbrew pozorom, to jest bardzo dobry wybór nawet na stałe. Tak więc kupiłem najtańszą wkrętarkę, jaka była po prostu wtedy na rynku tutaj. I okazało się też, że jest to wkrętarka, którą po prostu najczęściej wykorzystuję. A dlaczego? Bo jest ona też najmniejsza, najlżejsza. Najczęściej będziecie skręcali jakieś meble, najczęściej będziecie potrzebowali wkręcić jakąś śrubkę, wykręcić jakąś śrubkę, może wywiercić jakąś dziurkę. Potrzebujecie czegoś, co jest małe, lekkie. Fajnie, jeżeli ma taki przełącznik tutaj, dwa biegi. Jedynkę, dwójkę, ale to chyba w tej chwili nawet najtańsze już posiadają. I to jest akurat, mówię, model taki budżetowy, 12 V zasilania. To jest najtańsza i dotychczas chyba najczęściej przeze mnie używana wkrętarka. Więc jeśli macie mieć jedną, to prawdopodobnie potrzebujecie właśnie czegoś takiego. Może nie musi być najtańsza. Jeśli macie większy budżet, możecie kupić oczywiście lepszą, droższą wkrętarkę. Natomiast istotne jest to, żeby to była raczej mała, lekka wkrętarka. Mała, lekka wkrętarka. Ona będzie miała najmniej mocy, ale tak naprawdę najczęściej będziecie potrzebowali małą moc, żeby skręcać meble. Jeśli okaże się, że ta wkrętarka jest za słaba, no po prostu z niektórymi rzeczami sobie nie radzi, nie wiem, na przykład założycie tutaj wiertło dziesiątkę i próbujecie wywiercić coś w metalu i to nie idzie, wtedy potrzebujecie coś solidniejszego. No i wtedy patrzycie sobie na taką wkrętarkę o tego typu. To jest po prostu już duża, ciężka wkrętarka. Niby nie jest dużo większa, ale czuć, że ona jest cięższa. I ona ma mniej więcej 2-3 razy więcej mocy niż ta mała tutaj. Tą jestem w stanie zrobić wszystko. Dodatkowo jest jeszcze taka różnica, że właśnie, że tanie wkrętarki mają napęd szczotkowy. Znaczy silnik jest szczotkowy. Natomiast nowe wkrętarki, tak jak te tutaj i te droższe, mają napęd bezszczotkowy. To się nazywa tutaj w tym przypadku brushless, czyli bez szczotek. O co chodzi? Chodzi o to, że tak naprawdę ta wkrętarka jest całkowicie analogowa. Tutaj macie tylko przycisk, którym regulujecie sobie moc i w zasadzie za pomocą tego regulujecie sobie jakie napięcie podajecie na silnik. O. I tak naprawdę to napięcie reguluje wam moc. Ale zwróćcie uwagę, że na przykład jak macie mało mocy, to jeżeli się robi trochę ciężej, to jesteście w stanie zatrzymać wasz silnik. Po prostu jest jakby stała dostarczana moc. W przypadku wkrętarek brushless, tak naprawdę w środku macie elektronikę i cyfrowy sterownik. To jest ten silnik tutaj, bezszczotkowy, tak naprawdę coś w stylu silnika krokowego. I on tutaj w tym przypadku sterownik wysyła informacje nie o mocy dostarczanej, tylko o prędkości obrotowej. To jest dużo wygodniejsze, bo jeśli sobie właśnie ustawicie sobie nawet jakąś małą prędkość. O, tutaj zatrzymanie tego nie jest takie łatwe, bo po prostu ta wkrętarka, jak stwierdza, że coś się za wolno obraca, po prostu natychmiast dostarcza więcej mocy. Tu regulujecie moc dostarczaną, a tu tak naprawdę pod przyciskiem macie prędkość obrotową tej wkrętarki. Co czasami jest bardzo bardziej istotne, właśnie jeżeli coś przykręcacie, wkręcacie. Teraz tak, zwróćcie uwagę, że obie te wkrętarki mają właśnie dwa biegi, ta jest trochę mocniejsza, a natomiast żadna nie ma udaru.
Słuchajcie, obejrzałem film podczas montażu i mam uwagi. Muszę pewne rzeczy bardziej szczegółowo wyjaśnić. Chodzi o nazewnictwo. Ja często tam mówię, wkrętarka udarowa i w zasadzie ciężko jest rozróżnić te wszystkie nazwy. Spróbujmy to uściślić. Mamy trzy narzędzia. To pierwsze tutaj z lewej. W Polsce nazywamy to wkrętarką. Natomiast jakbyśmy nie mieli baterii, tylko kabelek, nazywalibyśmy to wiertarką. Służy tylko do kręcenia wiertłem. A ewentualnie może założyć tutaj pin i można wkręcać śruby. I ponieważ częściej się wkręca śruby właśnie taką wersją akumulatorową, dlatego to nazywamy wkrętarką. Natomiast taką wersją kablową zwykle wiercimy. Po prostu sięgamy po nią wtedy, kiedy potrzebujemy naprawdę dużej mocy. Dlatego tamto urządzenie nazywamy wiertarką. A po angielsku te urządzenia nazywają się wszystkie drill driver, czyli operator wiertła. Operator wiertła, czyli wiertarka w zasadzie. Drugim elementem jest niemal identyczne urządzenie, ale mamy tutaj mechanizm młotkowy zwany udarowym. Ten mechanizm podczas obracania uderza tak jakby w to wiertło od tyłu. Mógłbym sobie wyobrazić, że po prostu uderzam z tej strony podczas wiercenia. Oczywiście nie tu, tylko gdzieś tutaj w środku jest taki mechanizm. I też nie wiertła do drewna, tak jak tutaj, ale musi mieć wiertło widiowe do wiercenia w betonie, dzięki czemu właśnie te uderzenia powodują, że kruszy się beton na czole wiertła i jesteśmy w stanie się wwiercać w beton, w cegłę, tego typu rzeczy. I tutaj może Wam po prostu pokażę, jak to działa. Ja sobie tutaj wezmę, ustawię, o, przyłożę tutaj. O, słychać takie właśnie stukanie, właśnie tu jest taka zębatka, po której po prostu się takie kulki kręcą i one właśnie stukają. W ten sposób mamy działanie tego udaru. Po angielsku to jest impact driller, czyli wiertarka udarowa. A po polsku my mówimy na to wkrętarka udarowa. I ostatnim elementem tutaj, może ja sobie teraz tą odstawię na tą stronę, mamy to urządzenie, które służy tylko do wkręcania, gdzie wkładamy tylko końcówki bity, nie mamy tutaj możliwości założenia wierteł. I to po polsku nazywamy zakrętarka udarowa, bądź zakrętarka po prostu. Wkrętarka, zakrętarka. I rozumiem, że zakręcamy. Po angielsku nazywamy to impact driver, czyli operator uderzenia. Uderzarka, jakbym miał to przetłumaczyć bezpośrednio z języka angielskiego. I teraz istotne jest to, że w przypadku zakrętarki udarowej ten młotek, te uderzenia nie idą z tej strony, bo śrub się nie wbija młotkiem. Nie trzeba nic wbijać. Natomiast to jest tak, jakbyśmy założyli sobie klucz tutaj na nasz bit do przykręcania i tak jakbyśmy uderzali młotkiem tutaj podczas obracania, żeby zwiększać nasz moment obrotowy. Jak sobie wyobraźcie, na przykład, że macie jakieś zapieczone śruby, no to właśnie zakładać taki klucz i uderzacie młotkiem, żeby ułatwić je odkręcać, zakręcać. To właśnie w tę stronę tak tutaj działa ten mechanizm tutaj udarowy. Dzięki czemu nie musicie na waszej ręce utrzymać ogromnego momentu tutaj podczas kręcania. Po prostu tu jest tylko, utrzymujecie tylko mechanizm rozpędzania tego młotka wewnętrznego, tego tutaj impaktora, a potem on uderza po prostu w nasz bit i dzięki temu się wkręcamy. I tu jeszcze zwracam uwagę, że te bity właśnie używane w wkrętarkach, zakrętarkach udarowych mają tutaj taki specjalny mechanizm sprężynowy. Tutaj jest taki, ten bit jest w takiej przedłużce, nie wiem czy to widać, i ta przedłużka jest sprężynująca, czyli że jak tutaj jest mocne uderzenie, to mocne uderzenie jest trochę trochę łagodzone do końca bitu, tak żeby nie urywać łbów naszym wkręcanym śrubom. No i teraz jeszcze, żeby wszystko zamieszać, to jeszcze Wam powiem, że są bity, które są wiertłami z takimi właśnie końcówkami jak bity. One służą do wiercenia. One nie są tak precyzyjne jak wiertła do wiercenia za pomocą zwykłych wiertarek. Natomiast czasami się przydaje to, kiedy macie naprawdę duże wiertła. Na przykład zobaczcie, ja mam tutaj takie specjalne wiertło do drewna. To jest 35 mm, to jest kawał wiertła. No i wiercenie czymś takim może stanowić pewien problem tutaj dla ręki. Ale jak sobie włożymy do naszej zakrętarki udarowej, włożymy sobie tutaj, to po prostu tylko wióry lecą. I można błyskawicznie się przewiercić. Ja przyznam Wam się szczerze, że kupiłem sobie jedną wkrętarkę udarową. I zrobiłem to tylko dlatego,
bo potrzebowałem silnej wkrętarki i udarowa była tylko jedna na składzie. No po prostu macie wtedy tu przełącznik, po prostu wielcenie, wkręcanie albo macie właśnie udar. I powiem wam tak, generalnie udar we wszystkich wkrętarkach to jest bardzo problematyczna rzecz. Znaczy, jeśli macie dom z cegły, to udar taki właśnie tutaj w wiertarce ma jeszcze sens. Natomiast jeżeli macie konstrukcję żelbetonową, czyli to, co jest w Warszawie najczęściej, stalowa konstrukcja zalewana betonem, zwłaszcza stare mieszkania, one są po prostu taką wkrętarką, znaczy nawet jak macie normalną wiertarkę, taką elektryczną właśnie z udarem, to kurde po prostu nie działa. Znaczy inaczej, to działa bardzo powoli. To działa w ten sposób, że żeby przewiercić ścianę na przykład, nie wiem, 30 cm, potrzebujecie 2 godzin takiego kucia takim wiertłem, żeby się taką właśnie udarem przebić. Natomiast w tym czasie moglibyście pójść do hipermarketu, kupić najtańszą wiertarkę z młotem. Jest różnica między udar a młot. Kiedy w udarze to jest taka tylko taka zębatka, która powoduje wam, że ta całość tak skacze i dygocze i tłucze, a młotek po prostu jest taki mechanizm, który uderza wam młotkiem tutaj w środku. To samo, przewiercenie ściany 30-centymetrowej z wiertarką z młotem zajmie wam może 5 minut. To jest po prostu gigantyczna różnica. Więc tak naprawdę od czasu, kiedy mam wiertarkę z młotem, w ogóle żaden udar jest niewykorzystywany przeze mnie. I mówię, to kupiłem tylko dlatego, że właśnie, że potrzebowałem jakiejś silnej, a tylko taka była w sklepie. I w tej chwili jest to najmniej używana przeze mnie wkrętarka, po prostu przez to, że to jest mechanizm uderowy. Ona jest ciężka, jest większa, cięższa, ona jest może bardziej wytrzymała, ale nie mam żadnej potrzeby, żeby właśnie wykorzystywać właśnie taki sprzęt. No dobrze, ale jest jeszcze coś takiego, co się nazywa wkrętarka udarowa. I która jest, wygląda mniejsza i słuchajcie, jeżeli sobie popatrzycie na przykład na bity, to ona w ogóle nie ma miejsca na wiertła, to jest tylko takie właśnie miejsce, właśnie, że się wkłada takie bity tutaj, o który zaraz potem pokażę wam. No to może powiedzmy coś takiego używać, bo jest w sumie mniejsze i może tym powiedzmy na przykład skręcać meble. I powiem wam, że niech was ręka boska broni od tego, żeby używać czegoś takiego do skręcania mebli. Wkrętarka udarowa to jest najsilniejszy sprzęt z tego wszystkiego. To jest sprzęt używany przez cieślów do skręcania największego drewna. Ona po prostu ma specjalny tu mechanizm udarowy, żeby podczas ogromnej siły, która to ona dostarcza, czy momentu w zasadzie, który jest dostarczany, żeby wam nie wykręciło ręki. Żeby po prostu w takich właśnie wkrętarkach tutaj jak ta, nie? To po prostu moment może was po prostu wręcz aż wykręcać wam rękę. To żeby odciążyć wasz nadgarstek, właśnie jest tu specjalny mechanizm udarowy, który jest w stanie to zrobić, właśnie jakby uderzać młotkiem podczas kręcenia. Dzięki czemu nie macie takiego obciążenia tutaj na ręku. I to jest tak silne narzędzie, że największe wkręty po prostu wchodzą jak w masło. Tak? Wszystkie inne mogą się poddać, możecie już mieć czuć takie wyrywanie, a ta po prostu wkrętareczka sobie to wszystko pięknie wkręca. Jeszcze ostatnią rzeczą jakby w samej krawędzi to są śrubokręty elektryczne. O, na przykład tak jak ten tutaj, nie? Przyznam się szczerze, że do śrubokrętów elektrycznych mam umiarkowane, jak widzicie mam, ale mam umiarkowane jakby zainteresowanie, czy umiarkowaną opinię na ten temat. Dlaczego? Problem polega na tym, że jeżeli macie wkrętareczkę i sobie naciskacie przycisk, to możecie sobie tutaj regulować, jak szybko ona się kręci. Możecie zaczynać sobie powoli, czekajcie, tu chyba jest tak, jedyneczka, tak, więc możecie sobie powolutku kręcić, powolutku wkręcać waszą śrubkę, dopiero jak się dobrze wkręci, to ją tam rozpędzić i pojechać szybciej. W śrubokręcie elektrycznym w zasadzie, znaczy, może jakieś są, które mają regulowane, nie wiem, natomiast większość śrubokrętów elektrycznych po prostu działa w ten sposób, że jak włączacie, to one od razu pracują z pełną prędkością. Nie mają po prostu takiego rozpędzania. No i są mądrzejsze, głupsze śrubokręty. Są takie jak ten, właśnie takie dłużne. To jest chyba jeden z fajniejszych śrubokrętów, jeżeli już używacie śrubokrętów. Są też takie złamane, które przypominają bardziej wiertarkę. Ten w ogóle taki fajny mechanizm, że jak się tutaj wciska, przykładacie do śruby, to on wykrywa po prostu, że naciskacie i wtedy włącza się kręcanie. I co ważne, ma jeszcze tutaj sprzęgło. Tak, bo każda z tych urządzeń, zwróćcie uwagę, tych wkrętarek, z wyłączeniem tej, ta nie ma sprzęgła, a natomiast wszystkie te wkrętarki mają sprzęgło. Chodzi o to, że jeżeli wkręcacie sobie jakąś tam śrubę, to żeby
nie przesadzić, żeby jej nie przekręcić. Dlatego jak zostawicie sobie to lekko, no to podczas skręcania po prostu wam... O, aż tu wszystko skacze. Podczas skręcania tutaj po prostu... Nawet jeżeli silnik dostarczy więcej mocy, to sprzęgło wam to popuści. I tak samo w śrubokrętach istotne jest, żeby właśnie mieć ten... Żeby mieć ten tutaj właśnie to sprzęgło, dzięki czemu właśnie jeżeli wkręcacie jakąś śrubę, to sprzęgło jest w stanie właśnie... nie pozwoli na to, żeby ta śruba była zbyt mocno wkręcana. Natomiast śrubokręty są w zasadzie używane przez profesjonalistów. Znaczy rzeczy, które jesteście już pewni. Ustawiacie sobie po prostu odpowiednią prędkość, pewnie wciskacie po prostu go, żeby wkręcać śrubę i macie jakby pewną rękę, to wtedy możecie używać takiego śrubokręta, który rzeczywiście trochę odciąża wam rękę, no bo po prostu, bo wkrętarka jest po prostu cięższa, śrubokręt jest najlżejszym takim urządzeniem, natomiast nie pozwala powoli rozpędzać śrubę. Po prostu to jest po prostu pach, wkręcacie i jedziemy. I to jest tyle takiego tutaj porównania. Zaraz spróbuję tutaj założyć kawałek drewna i zobaczymy, jak te narzędzia sobie radzą z wkręcaniem wkrętów, żebyście sobie porównali, czym się jedno różni od drugiego. Mamy paczkę śrub. To są, słuchajcie, śruby, żebym was nie skłamał, chciałem zobaczyć, jakie są długie. 65 mm. Długość śrub. Nie jakoś bardzo długie. Dodatkowo one są tutaj, to w Polsce jest niespotykane, ale w Nowej Zelandii właśnie są takie, są, to jest taki kwadratowy tutaj, kwadratowy bit mam do tego. Dodatkowo zwróćcie uwagę, to jest specjalny bit, który ma tutaj tak zwaną taką sprężynę. Są specjalne mocne bity służące do wkręcania za pomocą krętarek udarowych, ale my zaczniemy od czegoś spokojnego. Czyli na początek weźmiemy sobie nasz śrubokręt elektryczny. Ustawię sobie tutaj sprzęgło na maksa. Włożymy sobie nasz bit i spróbujemy tutaj wkręcić naszą śrubę. O, gotowi. No i tutaj mi się już bokiem poddaje. Już mu on nie radzi się. Wykręcamy. No dobrze. A, jaka gorąca. Jak widzicie, daje się wkręcać nawet takie duże śruby. Przy czym, no, zwalnia ten sprzęt w pewnym momencie. To teraz sięgnijmy po naszą najsłabszą wkrętarkę. No ja tutaj zrobię sobie tak, że nawet w ogóle zamocuję ten bit bezpośrednio w środku. I kolejna dziura. No dobra, wkręcamy. Zaczynamy powoli i jedziemy. Do końca. Au, gorące. Jak widzicie, mimo że najsłabsza, spokojnie sobie z taką śrubą tutaj poradziła. I do większości waszych zastosowań taka wkrętareczka wam wystarczy. Teraz mamy wkrętarkę, która jest dużo mocniejsza. Wiecie, że o, jeszcze tu jest sprzęgło. Tutaj te bity mogłem mocować po prostu za pomocą mocowania do bitów, ale użyjemy sobie po prostu zwykłego mocowania. No dobra, następna dziura. Tak, powolutku. No i jedziemy. Widzicie? Au! Spokojnie sobie, tym razem w ogóle bez nawet zatrzymywania, ten wkręt pojechał.
Z tą powinno być dokładnie to samo. Ja pozwolicie, że nie będę używał tutaj udaru. Ale jedziemy. Noga. A! Te śruby są po prostu gorące. To tak samo jest brushless. Brushless dostarcza wam ogromnej mocy. Dobra. Teraz zastosujemy sobie wkrętarkę udarową. Tutaj po prostu tylko zapinamy. I kolejna dziura. Zobaczymy, czy się włączy nam chociaż udar w ogóle. Uwaga. I teraz patrzymy, jak ta ten wkrętarka udarowa pracuje. Widać różnicę. To jest narzędzie dla profesjonalistów, dla cieśli, którzy budują po prostu domy. Czekajcie, bo nie mogę i teraz dotknąć, jest taka gorąca. I słuchajcie, i to tyle. Jeśli wam się podobało, łapkę w górę, jeśli wam się nie podobało, łapkę w dół. Subskrybujcie ten kanał, w każdą niedzielę staramy się tutaj nakręcić jakiś odcinek. W zasadzie puścić, bo nakręcamy go w tygodniu. Czasami częściej, czasami rzadziej. I jeśli macie jakieś pytania, może chcielibyście coś powiedzieć na temat tych wkrętarek tutaj, to zapraszam do komentowania filmu. A, jeśli tak, bo być może ktoś się zainteresował na przykład, co to znaczy firma Ozito, skąd ja mam firmę Ozito. Firma Ozito, o tutaj widzicie te wszystkie... Aaa, wiatr wieje! O. Firma Ozito. Wszystkie wkrętarki są wykonane w Chinach. Czy to jest Bosch, czy DeWalt, czy Ozito. One wszystkie są produkowane w Chinach. Gdzie jest właściciel? I teraz to jest w sumie ciekawe, ponieważ jest firma niemiecka, która nazywa się Enschel, chyba tak to się czyta, w której wkrętarki możecie dokładnie wyglądać identycznie, możecie kupić w polskich marketach i ona udziela licencji właśnie firmie Ozito, która jest, bazuje, jest to jest firma, która z Australii, która produkuje dokładnie identyczne. Znaczy, one czasami się różnią jakimiś szczegółami, na pewno nalepką z nazwą, natomiast generalnie to są identyczne wkrętarki, identyczne inne narzędzia, piły, jakieś przecinarki, pompy, baterie są pasujące do tego i to jest moja ulubiona w ogóle tania marka, tak? Ja miałem po prostu swego czasu, musiałem się zdecydować na jakiś model. Stwierdziłem, że DeWalt jest dla mnie za drogi, za mało pracuję, żeby takie rzeczy, żeby kupować sobie DeWalta. Natomiast Ozito jak najbardziej polecam, czyli właśnie tego Enschela. Wrzucę wam linka, jak najbardziej polecam ten sprzęt. Nie ma to jakby znaczenia tego filmu. Istotne jest to, że najlepszą, najbardziej popularną, najczęściej używaną przemysłową wkrętarką jest mała wkrętarka z przełącznikiem 1-2, tutaj sobie po prostu zakładam końcówkę do przekręcania gwintów i tyle, czy tę końcówkę do bitów tak zwanych. I to jest najczęściej przeze mnie używana, najtańsza wkrętarka jest przeze mnie najczęściej używana. Natomiast czasami właśnie na przykład jak robię, na przykład ten stół jak budowałem tutaj, na którym właśnie kręcimy, no to używam czasami silniejszych narzędzi, wręcz na przykład właśnie wkrętarki udarowej właśnie do skręcania właśnie takich dużych kawałków drewna. Natomiast spokojnie wszystko dałoby się, jak widzicie tutaj, obrobić tą najsłabszą. Trzymajcie się, polecam jeszcze raz. Subskrybujcie ten kanał, jak się wam podoba łapkę w górę, jak się nie podoba łapkę w dół. I tyle, zapraszam na kolejny odcinek. Wpadajcie w co sobota wieczorem na kanał Inżynieriada na Zello i wejdźcie na stronę inżynieriada.pl, gdzie znajdziecie linki do innych filmów, do wszystkich jakby kanałów, którymi się tutaj posługujemy. Trzymajcie się, hej!